Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną analizę partii z szóstej rundy turnieju kandydatów. Mierzy się Jan Niepomniaści, aktualny lider turnieju z Janem Krzysztofem Dudą. Bardzo ważna partia dla naszego Polaka. Szósta runda, jest ich w sumie 14, więc jeszcze wiadomo dużo tych gier. Przypominam tylko o konkursie, w którym można wygrać tablet. Szczegóły znajdziecie w opisie filmu i w komentarzu. Sponsorem jest Lenovo, które wspiera technologicznie Jana Krzysztofa Dudę. Przejdźmy do analizy partii. Jan nie zagrał skoczkiem na F3. Bardzo ciekawy ruch, znaczy chodzi o to, że Janek nie był przygotowany na to posunięcie, prawdopodobnie. Znaczy źle, źle się wyraziłem, on na pewno był przygotowany na różnego rodzaju debiuty, ale prawdopodobnie liczył na zagranie przez Nepo posunięcia E4 i prawdopodobnie tam się przygotowywał mocniej. Zagrał Janek posunięcie D5. Nepo zagrał G3, czyli tutaj się kształtuje albo tutaj mogło powstać różne debiuty: debiut Retiego, atak królewsko-indyjski, może być partia katalońska, jeszcze nie wiadomo. Janek tu się troszeczkę zastanawiał, około 4 czy 5 minut. Może sobie coś przypominał. No, wiadomo, że tutaj na pewno dobrze się odnajdzie w tej pozycji i zagrał gońcem na G4. Taką ciekawostkę Wam tutaj powiem. W ogóle w tym turnieju są nagrody za trzy pierwsze miejsca, nagrody finansowe. Ale co ciekawe, za każde pół punktu każdy zawodnik dostaje 3,5 tysiąca euro. Wow, e, kwota niesamowita. W ogóle w puli nagród tego turnieju jest 500 tysięcy euro, no więc jest co rozdawać, e, ale z tego co e, logicznie myślę, no to za wygranie partii jest 7 euro. Z tego co e, tutaj chyba mi wiadomo. No dobrze, ale to tak przy okazji przejdźmy już do szachów. Goniec zagrywa na G2, Janek gra E6, to są naturalne, normalne posunięcia. Roszada, Skoczek D7. W tym momencie H3 odpędza gońca. Tutaj tak naprawdę można zbić tego skoczka, i to jest jak najbardziej dobre posunięcie. Zwykle się tego skoczka też zbija. Janek zagrał goniec H5. Jeżeli byśmy zbili skoczka, to możemy potem się ustawić poprzez ruch C6, skoczek F6, goniec D6 i tak dalej. Jednak goniec na H5. Nepo zagrał D4. Skoczek wyszedł na F6, C4. Z atakiem, oczywiście bicie tutaj raczej nie wchodzi w grę, otwierając gońca, więc z tego bicia się nie boimy. Znaczy, bicie jest możliwe, ale się nie boimy białymi, absolutnie. C6 ze strony Janka, struktura pionów solidna. No i białe tutaj w ogóle wybiły na d5. Co ciekawe, i pionek wybił na d5 i od razu skoczek wpakował się do centrum. No, bardzo ciekawy ruch. Tu się może dużo podziać. No i teraz jak zareagować? Janek reaguje bardzo dobrze. Zbija tego skoczka, jest atak na f6, no i teraz zagrywa skoczkiem na e4. Ja bym tutaj sprawdził troszeczkę, czy nie można by było zagrać skoczkiem na d7. W ogóle to jest bardzo ciekawe posunięcie. Tu się mogłoby podziać, to był bardzo ciekawy wariant dla Was. E, otóż jest atak na pionka, jak się zachować? No, raczej goniec f4 nie działa, bo dostaniemy g5 i będzie źle. Trzeba uważać na takie ruchy jak g4, f4 i złapanie gońca. Oczywiście to jeszcze daleko, ale na to zwracać trzeba uwagę. No i na przykład jakbyśmy zagrali ruch f4, to tutaj czarne mogłyby się popisać kapitalnym ruchem, takim bardzo trudnym uważam, ruchem g5. Bardzo sprytne posunięcie. Jeżeli byśmy zbili, no to skoczek oczywiście tutaj ma pole do popisu, ale raczej białe nie zbiją w ten sposób. Nie ma takiej opcji na tym poziomie. Tutaj moglibyśmy się spodziewać ruchu G4. I zwrócimy uwagę, że goniec, jak zagra na G6, no to też jest posunięcie F5, ale bardzo ciekawa opcja. Tutaj czarne mają już świetne, miałyby świetną pozycję po ruchu. Goniec bije C5. Goniec zagrywa na C5, sorry. Król H1. No, i w tej sytuacji, moi drodzy widzowie, jakbyście zagrali, poproszę o dwa posunięcia e, czarnymi. Jak można by było tutaj kontynuować w ogóle? Myślę, że ciekawy wariant, dlatego że czarne mogłyby zbić pionka. Tak po prostu. A po biciu jest kapitalny ruch H5. I ja nie widzę tutaj opcji, jak białe miałyby kontynuować tą grę. Bo chodzi o to, że tutaj otwieramy tą linię. I mocno atakujemy Król ma ogromne problemy Ogromne Na tym poziomie Janek by sobie tutaj spokojnie poradził Wygrałby tę partię w ten sposób Jeżeli by doszło do oczywiście do tego wariantu Ale skoczek zagrał na e4 Skoczek d2 Wiadomo Nie możemy wybić gońcem skoczka W tak prosty sposób Zostawiając bez walki Parę gońców u czarnych No więc skoczek d2 Wymiana nastąpiła I goniec c5 aktywnie blokuje tutaj zapędy pionkowi F4. Wieża C1 Janek Hetman E7 broniąc tego gońca. Czasami musimy uważać na takie poświęcenia w dogodnych momentach białymi. Na razie to nic nie działa, ale zwróćmy czasami na to uwagę. Król zagrał na H2 i ten ruch Pokazuje jasno, że białe będą chciały grać G4, F4 i tutaj miażdżyć pionkami. Janek na spokojnie zrobił roszadę, to jest dobre posunięcie. G4, goniec G6, F4. I co ciekawe, nasz zawodnik w takiej wizualnie, teoretycznie złej pozycji. Tak się może oczywiście wydawać, że wizualnie czarne mają tu źle. Janek zagrywa na spokojnie i to bardzo dobrze. H6. To jest no, wiadomo, że to jest normalne posunięcie, tu trzeba chować końca, ale tu się naprawdę nic póki co nie dzieje. Jakby był zagrany ruch F5, no to oczywiście goniec by zagrał na H7. Jakbyśmy się pokusili o pionka z szachem, no to nadzialibyśmy się na goniece C4, trzeba uważać. Dlatego w tej sytuacji, Nepo zagrał Hetman E1. Ten Hetman zmierza na stronę stronę królewską czyli skrzydła królewskiego żeby wspomóc tutaj marsz pionka zapewne ewentualnie pionka H4 w tej sytuacji wieża zagrała na E8 Hetman G6 goniec H7 no goniec H7, ok, nie jest to błąd ale można by było zagrać nieco dokładniej, to nieco dokładniej to posunięcie, goniec d4. Dlatego, żeby po prostu atakować piona, a po zagraniu f5 istnieje możliwość zbicia na e5. To tak przy okazji, tutaj na pewno białe by zagrały goniec c3 z wymianą tego silnego gońca z d4 i tutaj na przykład wieża c3 i goniec h7. Pozycja bardzo podobna, tylko nie ma czarnopolowych gońców. Obiektywnie jest to równa pozycja. Wizualnie oczywiście wygląda to u białych fantastycznie, ale wierzcie mi, że tutaj czarne spokojnie by dały radę w tej pozycji. Oczywiście to jest trudna ocena, bo to są takie współczesne szachy, ale na tym poziomie myślę, że Janek spokojnie by ustał tę pozycję i czekał na jakiś taki błąd rywala, powiedzmy. Ale to jest tylko moja ocena. W tej sytuacji goniec zagrał na H7. H4 nastąpiło, wygląda groźnie. Wieża AD8, wprowadzenie ostatniej figury, G5. No, to wygląda faktycznie groźnie, ale faktycznie też muszę stwierdzić, że nic się strasznego tutaj jeszcze nie dzieje. Tylko że Janek zbił pionka. A bicie pionka, no, takie do najlepszych zagrań nie należy. Ja myślę, że tutaj takie subtelne król H8 byłoby. Dobrym rozwiązaniem. Ja wiem, że to się łatwo mówi, oczywiście patrząc z oceną silnika, no ale powiedzmy na przykład, jak Goniec zagrałby na H3, żeby próbować jakieś tam F5 grać, no to spokojny Goniec B6. Ten Goniec B6 mi się bardzo podobał podczas transmisji, jak oglądałem, dlatego że ono sobie może stanąć w pewnym momencie na C7 i kontrolować tego pionka E5, bo czasami jak białe zagrają właśnie F5, to pionek E5 padnie więc trzeba na to uważać. No cóż, poszło bicie, poszło bicie i goniec na b4. Po wybiciu na b4 no widzimy hetman jest zaangażowany w tą wymianę. Nastąpiło f5. No i teraz hetman nie może wspomóc tutaj w wybiciu pionka. No i teraz powiedzmy, że to jest taka krytyczna sytuacja, choć jeszcze nie do końca w zasadzie, bo zobaczcie, że grozi ruch g6. Janek zbił pionka, bo tak zagrać trzeba. No i tutaj e, białe zagrały E6. Co ciekawe, chyba najlepszym posunięciem w tej sytuacji jest zagranie wieżą na C3, żeby odciąć Hetmanowi tutaj drogę. I powiedzmy, po D4 wieża mogłaby zagrać na F3, e, bardzo potężne ataki się szykują poprzez ruch G6. E, ale to już ocena dla najlepszych szachistów. E, Nepo zagrał E6. Trochę zamieszał tutaj na tej szachownicy. Pionek wybił G6, ale nie martwmy się tym, że tracimy czarnymi figurę, bo pionków jest tutaj bardzo dużo zbitych ze strony czarnych. Znaczy, czarne zbiły dużo pionków białych. Tu pionek wybił na F5, pionek na H7 z szachem. No i właśnie. Teraz pojawia się, uwaga, bardzo ważny wariant. Ja tutaj trochę pogrzebałem. I pytanie jest takie: czy wybić pionka na H7, czy zagrać Król H8? Co jest lepsze? Niby mały niuans, ale jednak bardzo decydujący. Janek zagrał Królem na H8. To chyba jest gorszy wybór. Sprawdźmy, co by było po biciu na H7. Otóż pobiciu na H7 wieża forsownie gra na B1, aby łapać aktywność. Hetman E5 z opcją tutaj wymiany. Po wymianie na B7, co? Po wybiciu na B7. Wymiana hetmanów troszeczkę dałaby ulgi czarnym zdecydowanie. Wieża na E2, wieża F5, to są dosyć forsowne warianty, pionki za pionki e, i wieża A2. Zobaczcie, że to jest teoretyczny remis, tylko trzeba jeszcze uważać na tego pionka. I teraz tak, jak wieża F7 no to wieża G8, bronimy pionka i to jest pozycja w zasadzie remisowa myślę, że Janek by się tu spokojnie wybronił jeżeli wieża G5 to tutaj również wieża G8 można zagrać, w ogóle jeszcze po wieża F7 wrócę do tego momentu, można też zagrać dosyć, znaczy nie pasywnie wieża G8, ale zagrać aktywnie grając król G6, oddając pionka w ogóle i po wybiciu król no na przykład zagrałby na F6, sobie przeszedł tędy i tutaj byłbym już bardzo spokojny o podział punktu Jednakże król zagrał na h8 w tej sytuacji, wieża b1 i Janek zagrał hetmanem na f6. No właśnie, pytanie, czy nie można zagrać Hetmanem na E5. Jest bardzo duża różnica w tym, że król stoi teraz na H8 i teraz zwróćmy uwagę, dlaczego. Mogę sobie zdawać sprawę, że znaczy ja sobie zdaję sprawę, że dla niektórych osób może to się wydawać trudne, ale postaram się jak najbardziej wyjaśnić tutaj te niuanse. Otóż, w tym momencie po Hetman E5 wieża by dalej zbiła na B7, Hetman by mógł zbić, król by mógł zbić, wieża E2, wieża F5. Wieża A2, i teraz zobaczcie, że wcześniej jak patrzyliśmy wariant, to król już zbił tego pionka na H7, a teraz stoi na H8. No i teraz wieża mogłaby zagrać na G5. Jeżeli byśmy królem teraz wzięli pionka, to wieża z B mogłaby zbić. To dosyć daleki, trudny wariant do policzenia również dla białych, ale na pewno białymi grałoby się wygodniej. I teraz jeżeli król H6, no to tutaj jest mat w dwóch posunięciach. Szach, i goniec daje mata, więc król w tym układzie musiałby pójść na H8. I w tym momencie, tutaj wieża z siódemki zagrałaby na pewno na G6, grożąc matem, więc król musiałby wrócić i bardzo sprytny ruch, król H4. Na czym polega ten fenomen tego, fenomen tego posunięcia? Otóż grozi zagranie król H5 i Danie Mata wieżą. To no więc tutaj obrona jest poprzez ruch wieża D7. Jeżeli teraz byśmy zagrali królem to jest król H8 i ta wieża broni tutaj się od Mata, więc powiedzmy, że byłoby dobrze. Ale tutaj wieża mogłaby zbić po prostu pionka na C6. I w tym układzie myślę, że no ciężko coś tutaj doradzić czarnym. Myślę, że po prostu goniec za chwilę wejdzie do gry i dwie wieże z gońcem będą męczyć tego króla. To jest w ogóle pozycja obiektywnie wygrana białymi. Więc no taki mały niuans: Król H8, Król H8 czy Król H7, jak się wydaje. No więc w tej sytuacji wieża zagrała w partii na B1. Hetman na F6. Wieża zbiła na B7. Wieża na E2. No, dla Janka niedobrze jest to, że są jednak Hetmany. Wieża zbiła na F5. Bardzo ładne posunięcie białych. Dlatego, że nie można zbić wieży z uwagi na mata na G7. Hetman zaszachował króla. Król spokojnie odszedł. Białe tutaj mają też taką stabilną obronę. Zawsze gońcem na F1 w razie jakichś szachów na jedynce. I wieża wzięła piątka. Ciężko powiedzieć, jak tu grać czarnymi. Pozycja jest bardzo trudna zresztą. Wieża zagrała z b na f7. Opcja jakaś tutaj szacha na f8 istnieje. Szach na a1, goniec f1, no i ruch d4. Jedyna nadzieja taka, powiedzmy, w, no, w pionku, który mógłby się przemienić. Ale jeszcze są trzy pola do pola przemiany. E, I teraz wieża zagrała na g5. po tu grał bardzo pewnie. I widać taką pewność gry w jego, no w jego grze po prostu tak. No dobrze, tu chciałem coś innego powiedzieć, ale się ugryzę w język. Hetman zagrał na D6 z próbą wymiany Hetmanów. Nepo pomyślał chwileczkę dosłownie i Hetman F2 stabilnie obronił, wzmocnił i dalej grożą jakieś takie typu. No wie, F8 teraz nie grozi, bo jest broniona oczywiście, obronione te pole. Ale grożą już na przykład zbicia na G7. Hetman zagrał na A3. Tutaj opcja, żeby wymienić Hetmany, wieża zagrała na G3. E, moi drodzy, w tej sytuacji Janek pomyślał, pomyślał, pomyślał i poddał partię. Niestety Jan Krzysztof Duda przegrywa z liderem turnieju. E, Jan nie ma 4,5 punkta na 6 możliwych. Odskakuje troszeczkę od peletonu, ale uwaga, spokojnie, wszystko jest możliwe. To są trudne zawody. Mam nadzieję, że Janek w tej sytuacji troszeczkę, że tak powiem ze złości się sportowo i zacznie grać jak znud, mam nadzieję, trzymam mocno kciuki e, mocna psychika jutro, e, bo da, znaczy w następnej partii będzie grał z Hikaru kamuro mam nadzieję na przełamanie, liczę na to i trzymam mocno kciuki e, tutaj jeszcze w tej sytuacji, jakby na przykład pionek zagrał na D3, to wieża by mogła zbić tu się po prostu e, sypie grając z wieżą na G8 król już po prostu byłby totalnie e, atakowany e, dziękuję za uwagę i do następnego razu